Witam was widzowie bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku na moim kanale, z tej strony oczywiście Janinka Bosia. Słuchajcie, kurde, co mi ten drain narobił tu, zobaczcie. Powsadzał jakieś paliki z drutem, cholera jasna. Wykopał mnie tu dziurę i to jeszcze jakoś krzywo i mnie tak zostawił. I teraz ni tu cholera ciągnikiem przejechać, ni tu co. Nawet grubera nie mam jak stąd wyciepić, bo weź tu podjadź kurde, żeby jeszcze może sąsiad przyjrzeć, czy co, to jakoś się napchnie, czy coś. Będę musiała później do Andrzeja zadzwonić. Ale kurde. O, czekajcie, czekajcie. Ktoś do mnie dzwoni, kurcie. Halo? Halo, o co chodzi? Chcesz zdać każdy sprawdzian bez męczącej nauki? Zobacz, jak dzięki naszym długopisom ściągniesz wszystko, siedząc obok nauczyciela. Spójrz, ściągę w długopisie widzisz tylko ty. Spisujesz wszystko, a nauczyciel widzi tylko zwykły niebieski długopis. Wejdź teraz w link w opisie i zobacz zakazany długopis. Pani Alina? Tak, a kto mówi? To jest pani przedstawiciel firmy Massey Ferguson. Ja nic nie zamawiała! Ale to proszę pani, nie chodzi o... Proszę pana, ja się nie dam na te oszustwa, na wnuczka, na wardęga, ani na nic innego. Ja jestem stara kobieta, proszę pana, ale ja się na takie łachmiństwa nie namówię, proszę pana. Po prostu mamy propozycję dla pani zaoferowania... Ja nie chcę oszustw, proszę pana, jest pan nagrywany. Ale przy pani, proszę dać mi się wypowiedzieć. Mamy dobra, do zaoferowania dla pani kilka maszyn, bo widzimy po prostu, że pani jest znana i tak dalej. I w zamian za to możemy po prostu zaoferować dla pani kilka maszyn w zamian za reklamy dla nas i tak dalej. Aha, czyli lecicie na fejm, tak? Nie chodzi o to, że po prostu dajemy dla pani maszyny. Jeżeli dla pani one się podobają, to może pani je reklamować, a jeżeli dla pani się nie podobają, no to może pani wyrazić swoją oczywiście opinię. A na jaki czas maszyny? Na razie jest serwiszony tam. Musimy po prostu jeszcze się doinformować, ile to dla pani by zajęło dokładnie czasu zajęcie po prostu sprawdzenia tych maszyn, które będziemy mieli dla pani. Bo jest tam akurat w okolicy i no jakby się dało najlepiej, to byśmy się spotkali i tam po prostu byli na miejscu. No ale to czemu ja dostaję te maszyny za darmo? Na testu oczywiście, raczej go później możemy podpisać umowę. Oczywiście będą zniżki, jakieś inne testy, jakieś inne maszyny testy i tak dalej. Wszystko jest wiadomka, nie? Aha, czyli dostanę jakoś, jak mi się na przykład maszyna jakaś spodoba od was i tak dalej, to może jak będę chciała kiedyś coś kupić od was, to dostanę zniżkę? No, dostaje pani zniżki, tak, ona zostaje wtedy. No dobra. Właśnie widzimy tak, że pani ma dwa dżundiry chyba, czyli... prawda? Zawsze no. Coś innego by się przydało być na gospodarstwie. Czyli oglądaliście mój kanał, tak jak ja nie pozwalałam wam. Oczywiście, oglądaliśmy i to, że był odcinek, proszę pani. Dobra, i co, i te wasze maszyny muszę na kanały stawić, tak? No najlepiej by było. Ale jak mi się nie spodobają, to otwarcie powiem śrot. Znaczy no, raczej takiej sytuacji nie będzie, że to śrot, po prostu raczej pani będzie zachwalać te maszyny, o tak opowiem. A jak będzie taka sytuacja, to co? To prosimy o telefonowanie do nas i załatwimy po prostu każdą sprawę, która będzie potrzebna. Nie. Jak mi się maszyna nie spodoba, to otwarcie mówię, widzowie, to jest śrot, przeróbcie to na żiletki i dupę se tym golcie, tak powiem. Otwarcie to powiem. Ale raczej takiej sytuacji nie będzie, więc... Nie musimy się o co bawić. No dobra, to kiedy wy będziecie z tym sprzętem, bo ja czekam. No tak, za jakieś 10 minut coś takiego, bo akurat jestem w okolicy. Dobra, to chodź, ja nie będę tu gadała przez telefon, bo minuty się nabijają. To dobrze. Chodź, ja czekam, chodź, ja sprawdzę ten sprzęt. Do widzenia. Dobrze. Dziękujemy, do widzenia. No. No i zobaczcie, widzowie. Wykopał mnie tu dziurę i wiecie, on mi gada, że ta obora będzie stała na cich lew. I że on to zrobi teraz, ja nie wiem. Bo zobaczcie, wody naciągnęło, błoto się zrobiło. Teren nierówny, przejechać nie mam jak. Jestem, widzowie, napiszcie hashtag oburzona. O, jestem oburzona i nie wiem co z tym zrobić.
Nie zastanawiam się, czy nie dzwonić na policję, bo miał budować, a tylko mnie wykopał wąduł. Jeszcze chciał 1000 złotych zaliczki. Podejrzewam, że mógłbyś to oszust. Nie wiem, co robić. Gadał się... O kurde. Ale sprzęty przyjechały. Ja pierniczę. Ej, ja się nie spodziewałam, że mi traktora przywiozą. Ale jaja. Dobra, idę gadać z tym chłopem. Dobry, dobry, pan Jędro? Tak, zapraszam na podwózie. Co? A to które sprzęty dla mnie? Co dla mnie? Te wszystkie. Co pan gada? Zaraz sobie jeszcze kiszonki jest, tutaj widzę, łąki. A ta belarka to co to ma z tyłu, te taśmy? A to od razu owija. Ale jaja! A ten ciągnik, to ile ma koni? 175. O skurczybyk, to takiego nie ma na gospodarstwie nawet. A ta przyczepa to czemu taka dziurawa? Bo to jest pod kiszonkę, czy pani? Panie, jak ja krów nie mam, to jak kiszonkę? A tak sąsiedzi jak... mają kiszonkę? No mają. To co ja dla sąsiadów będę robiła? I będzie haracz ściągać od nich. A, no dobra. O, haracz będę ściągać, dobra. Hej, to mi się podoba. Dobra, panie, to rozładowuję to. Czekaj, to ja biorę ciągnik, zaraz to... ciągnik jakiś? Jo, zaraz wprowadzamy. Kurde, ale jestem widzowie nabusowana. Ja myślałem, że to jakieś oszustwo na mnuczka albo coś. A zobaczcie, on naprawdę ubrany jest na masę Fergusona. To nie, że to jakiś ksiądz albo coś, tylko to jest prawdziwy Ferguson, widzowie. I teraz mówię się. Dobra. Ja, Panie, jeszcze tam pasy wezmę. Dobra, panie, ta belarka większa od mojego ciągnika jest. Cholera. Tu od razu zaczepię. Panie, zobacz, ona większa cholera od mojego ciągnika jest. Ale kurde, ale ta siatka jaka solidna. Kurwa, to jest dywan, nie siatka. Ja pierdziele. To żeby to później rozciąć, to chyba kontówko trzeba. Nie jest. Proszę pana, ile taka jedna siatka kosztuje? Pewnie cholera z 800 zł. No. To dywan, cholera, nie siatka. Rozciąć to chyba laserem tylko jakim. Dobra, ale gdzie ja mam to panie podstawić? Ja mam teraz sytuację krytyczną, nie mam miejsca na gospodarstwie. Czekaj pan, ja tu wykręcę. O, to jest odcinka, to my nie widzieliśmy, coś się szykuje chyba. No, tu będzie, panie, chlew dla świń. Dobra, panie, weź pan tam monitoruj. Panie, monitoruj pan, czy dobrze cofam. Bo zaraz połamę i... No a właśnie, jeszcze musimy mówić jedną kwestię, gdzie pan jest? Jak połamę maszynę podczas testów agresywnych i co wtedy? Proszę mówić! No po prostu pani dzwoni do nas i załatwiamy tę sprawę. Jest jakieś ubezpieczenie na to, mam rozumieć? No jest ubezpieczenie oczywiście do końca pobytu maszyn. Okej. Dobra, ja za to nie płacę. Żeby mnie nie było, cholera. Nie. Dobra. Nie. To tak się możemy... Dobra. Panie monitoruj, pan ci nie zahaczam, bo zaraz może być pierwsze ubezpieczenie potrzebne. Zahaczam czy nie? Raz nie. Zaraz się otworzę. Poczekaj pani. Dobra, wjechałam na czuja, panie. Bo pan o, mnie... Ja. Pan żeś mnie w ogóle nie monitorował. Ja na czuja wjechałam. Bo te drzwi się przyblokowały, to nie miałem tej. Dobra, ja tu muszę wykręcić teraz powoli. Się odwrócić, wie pan? O. Ja teraz tam zastawię siewnik albo coś, bo na razie w tym sezonie nie będzie już potrzebny, o. Tak se zastawię. A tutaj to tak wie pan, na gospodarce to się tak robi. To nie tak jak u was tam, kurwa, w mieście. O, jest. Musimy zmienić to przyczepo. Proszę pana, czego pan jeździ z moim ciągnikiem? Ale proszę, proszę pana. Proszę wysiąść, tak mój ciągnik. No. No jasne, proszę. Bo widzę, że pan się... Ja zaraz pierki pójdziemy podpisać i będzie wszystko załatwione. Nie, ja nic nie podpisuję. Na testy... Ale po prostu pani ma maszyny, tam nic tyle.
Nie, 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 bo to wszystko później będą rachunki. Pan żeś kurwa tak stanął, że nie mogę nie cofnąć. Nie będzie nic. Dobra, to ja se tu... Ale tam nie wejdzie. Ja se tu przed chałupą postawię i dobra, w ksioki. Ksioki se tu wycofię, dobra, panie? Bo ja na razie nie będę i tak uciekł. No, ten pasek pójdzie, pani. Bo ja widziałem go tam na filmikach. Panie! Po co pan żeś mnie tak pociągnął? Passat? O cholera, gdzie mój Passat? Musiałam po alkoholu gdzieś go zostawić. Nie wiem, gdzie mój Passat, naprawdę. Dobra, czekaj, pan, bo ja muszę obejrzeć ten ciągnik. To by z miłą chęcią. Ja pierdzie. Dobra, panie, coś jeszcze? No tutaj papierek prosty, że pani dobrała maszyny. Jeden. I ten później w razie czego, jak będziemy chcieli więcej po prostu współpracy mieć, czy czekajego, to będziemy dalej po prostu się więcej do tego. Dobra, daj pan, ja to podpiszę i jedź pan. Jedź pan, bo ja chcę testować. Daj pan to. Dobra, czy pani, to jest... Dobra, ja podpisuję, no. Dobra, już, masz pan? Jedź. Cholerę. Dobrze, dziękuję, do widzenia. No, do widzenia. Zdrowie, muszę zaraz jechać do Andrzeja, mu to pokazać, no. Zobaczcie, jak to wygląda. No, to jakiś kurde nowoczesny jest ten MF akurat, ale ja pier... Patrz, nawet tutaj ma te cięgno, czy jak to wy tam mówicie, centralka czy coś. Patrzcie, to jest hydrauliczne, widzicie to? Ja pierdziele, ile tu w ogóle tych wtyków na kable, na to wszystko, hydrauliki. Ło, ho, ho, cholera bita, widzowie. Jeszcze raz obejrzyjmy se w środku na spokojnie. Bo tak to tamten nam tu patrzył i w ogóle... Kurde, wajchy, przyciski. Bo w nim ogólnie chyba można zrobić też, żeby miał tur. Tylko trzeba zamontować pewnie te... tą konsolę ładowacza, ale widzę, że tu nie zamontowana. Ale to dobrze, bo ja tur mam przy tamtych, to przy tym by mi nie było potrzebne. No kurde, ciekawe na jak długo jak on stanie. Dobra, czekajcie. Idziemy się przejechać nabytkiem do Andrzeja. On mnie nie pozna pewnie. On będzie w szoku, że to ja przyjechałam do niego. Dobra, kurde, będzie w szoku, że przyjechał taki, wiecie, dobry traktor ze wsi, bo tu nikt takich, wiecie, furek dobrych nie ma. Ale mu kopara opadnie. O, patrzcie, on akurat jedzie ze zgrabiarką. A, kurde, będzie w szoku. Tylko żeby tu nie uderzył, ja... O, zobaczcie, Ursusem jedzie. Czekajcie, trąbnę do niego, żeby się zatrzymał, bo on nie poznaje, kurde. Trąbnę, o, teraz się zatrzymał. Kurde, blade! O! Andrzejku, co ty? Nie poznałeś mnie! No! Zobacz, jaki! Nie poznałem, bo ty zobacz, jaki! No, sprzęt kupiłam taki! Kurde, na ile to kosztowało? No, kurde, to! Pół miliona, Andrzej! Pół miliona, ale my wiesz! Jesteśmy klasi! Ale wiesz, ja nie mam cioci w Ameryce, to mnie nie stać! Ja to sam myślałem, żeby tam sobie jakiegoś Masaja kupić, czy tam coś innego, ale to... Nie, no tak nie, szczerze... Andrzej, pasek. Tak szczerze... Poczekaj, no. chodź zaparkujemy, albo nie! Chodź, pojedziemy do mnie na podwórko, ci pokażę. Albo dobra, zjedź! Ja wrócę. Chcesz to zjedź tutaj na bok i chodź, no. Pobiegniemy. Chodź, pobiegniemy, będzie szybko, zanim zawracać. No, dobra. Chodź. Pokażę ci, co jeszcze dostałam, bo ja do mnie zadzwonił jakiś kierownik. Z tego, z Masej Fregusona i mówi tak: Janina Bozia z YouTube'a, my cię oglądamy, jesteś najlepsza, super, damy ci sprzęty do testów, tak powiedział, nie? Ale ty ciągle mi klasy sponsorował. No ale on powiedział właśnie, że przez to, że na YouTubie i w ogóle, i że oni oglądają i żebym nagrała odcinek. Zobacz, tutaj mam, patrz to! Zobacz. O, czy ty co? Kurde, od razu jak to zobaczyłam, Andrzej, to pomyślałam o tobie, bo ty lubisz te belki w ogóle. I zobacz, ostatnio żeśmy gadali... To się przyjdzie, jeżeli się zabalujemy. Tak? No to kurde. Trzeba sprzęta. No, byśmy sprzęty wytestowali, ale zobacz, kurde, jakiś sprzęt. I od razu to podepnę do tamtego MF-a i wiesz, jakieś testy by no, się zrobiło. Pani odpina to, ja podjadę tam na moje pole. Szybko tam to wezmę ten, pozgrabiam.
No dobra. Testy robimy. Dobra, to ty będziesz zgrabiał, a ja będę belowała, dobra? Dobra, dobra, to są akurat moje, pojedziemy potem do pani, to dobra. Dobra, dobra, to ja dobra, tutaj... Dobra, ja biegnę szybko. To czekaj, masz mikrofalówkę tylko. Ja odepnę John Deere'a, polecę po FNMF-a i tu zaraz przepnę. Dobra, idę, idę, biegnę. Boję się, że John Deere może nie dać rady. Zrobi. No, cała się nie zrobi, dokładnie. Kurde, widzowie, jestem tak podjarana tymi nowymi sprzętami. No jeszcze teraz mi tu Andrzej powiedział, bo myślałam, że dzisiaj nie będziemy belować, ale no kurde, jak jest taka okazja, to trzeba to wykorzystać. Od razu się robimy zakręcenie belków, widzowie. Ja piernić, ale dymy. Kurde, od razu się ubeluje w ogóle. Tylko no nie wiem, Andrzej, może on chce, żeby mu owijać, albo nie, no nie wiem, bo to od razu ma tam owijarkę, to ja nie wiem, czy tą owijarkę da się jakoś wykluczyć albo coś, bo ona chyba owija od razu. Andrzej, słychać mnie na mikrofali? Słychać? A słuchaj, ta moja belarka, to ona ma owijarkę. No i co? No a to co, chcesz, żeby owijać tobie? A mi to obojętnie, czy to mówiłeś, czy nie mówiłeś. Dobra, Andrzej, to owiniemy, nie ma problemu. Bo wiesz, chodzi o to, bo oni kazali przetestować to przy te... A, Andrzej, ja ci ziem nie pokazała, bo to nie wszystko. Ty wiesz, co jeszcze dostałam? Nie. Taką przyczepę na kukurydzę, na sieczkę. O, to będzie u mnie akcja kiszonka za długo, to się przetestuje. Ja właśnie na początku trochę wykrzyknęłam na tego gościa, że ja nie mam krów, ale on gada, że no, a może sąsiedzi, a może na usługi, a może to, a może tamto. No i tak właśnie, Andrzej, pomyślałam, że ty masz krowy. No, Zbyszek też ma przecież. No ale ja ze Zbyszkiem się na razie nie kumpluję. Przecież no, to tak samo. Mieliśmy kłótnie z nim, no co ty? Zapomniałeś? Ja tak samo w sumie tam z nim, z tym draniem, to... No. No ale słuchaj, dobra. Ja temu mogę sprzedać jakby co tą kiszonkę. A, czyli już teraz za pieniądze tylko, tak? Po kłótni. No. Dobra, ale... Nie ma nic Andrzej, słuchaj. I wiesz, jaką ona ma pojemność ta przyczepa? 28 tysięcy litrów ma niby. 28. A to jak nawiął mi ten metr tak? No ale wiesz, to jest taka specjalna na kiszonkę. No typowo pod kiszonkę. To jest taki specjalny kiszonkowóz. Kiszonkowóz to się nazywa ta przyczepa, to taka marka. No. Kiszonkowóz. Dobra, czekaj, bo ja nie wiem, jak tu się te sprzęty rozkłada. Ja nie wiem, będę musiała popatrzeć tutaj może. No tak, zobaczę, czekaj. Ło, tu się jakiś lejek roztworzył. Dobra. I co teraz? Opuścić? Włączyć? Co się patrzysz, łysy draniu? To moje sprzęty. Dobra, jak to robi? O kurde. Andrzej, zobacz, jak to chodzi. Idź dobrze? Andrzej, jak to chodzi, żebyś ty widział. Ja. Andrzej, a wiesz, jaki jest najlepszy plus chyba takiej belarki? Bo mi się wydaje, że ona... To ja w ogóle jakby nie muszę się martwić, tylko że ona sama jakby te belki zrzuca automatycznie. O. A czemu to jest chyba to już to premium? Ta! Ona normalnie... Ty, ale jak szybko! Ej, a czemu ona nie owinęła? A to w sumie tak czy siak lepiej, że nie owija. Ale w sumie może no tak, bo to siano, to szkoda owijać, nie? Dobra, to ja nie będę włączała tej owijarki. I dobra, niech nie owija. Ale kurde, i zobacz. Ona od razu się nie pierdzieli, cyk, od razu zrzuca jej recet. No, to dobrze. No, spokojnie, wiedz tam sobie. Ja tutaj cofnę może. Jedziesz na pracę Ursusem? Po remoncie. A no właśnie! Kurde, bo ja zapomniałam wcale o Ursusie. I powiedz mi, jak ten Ursus twój, kurde, po tym remoncie? No na razie wszystko sprawno, zrobiono niby. No a powiedz mi, a ile cię to kosztowało? Jak, co tam ten mechanik na to wszystko gadał? 58 900 wyszło łącznie. Tysięcy? Tak. No nie żartuj, to co on tam robił? Nie żartuję. Tyle to wszystko wyszło. Kurde. To co tam... Cały silnik był do roboty. Bo no był zalany. No i tyle pieniędzy, silnik do Ursusa starego.
pilnik, wszystkie kable, elektronika i tak dalej. To już, że pani, to się tyle tam zbierało tego wszystkiego. Andrzeju, mi się wydaje, że ten mechanik to cię srogo wydymał. To jest kolega, tam. Wszystko, papierki dał, kwity. Tak myślisz? No jod, to by mnie nie oszukał, to nie pierwsza naprawa. No, mi się wydaje, że on cię srogo wydymał na pieniądze. Kurde, powiem ci, no tym się robi jak automatem. Tylko wiesz, jak już zaczyna pikać, no to musisz stanąć. No bo wiesz, wtedy nie będzie tego siana pobierało. Ale tak od razu, kurde, cyk i automat, nie? No. I to jest, kurde, ta praca pasowa. I ona nie patrzy, czy pokos no, metrowy, ja czy... Ja teraz takie grubsze pokosy będę robił, no, dla pani, bo to... Rób grubsze, bo słuchaj, ta praca jej koło dupy lata, jaki to pokos, wiesz? Ona nie patrzy, no. metrowy, dwumetrowy, ona łyka. Ja właśnie widzę. Łyka nie patrzy. O kurde, belka tam wpadła, byś musiał przesunąć. Albo czekaj, ja ci przesunę, ja silna. O. Cyk. No ale zbite belki ci powiem ciężkie jak sam pieron. Ło, tutaj to niezła gruda ci się zrobiła, zbyć, Andrzejku. Ja wiem. O nie, byle co? Nie, eleganckie. Ale ty, powiem ci, Andrzejku, grabisz jak Pokémon, ale to już nie będę o tym nic gadała. No to mieszego. To za to jak ty grabisz, to cię widzowie się zwiedziewają tylko. Co, ja przecież elegancko grabię. Ale tak się nie grabi, Andrzejku. Tak się nie grabi. Ja to wiem, jak to się robi, bo ja to nie pierwszy raz. Nie, no to tak. Nie, no. Hejterzy sami to robią. Będą komentować. No tak. Właśnie o to chodzi. Ale teraz to grube pokosy, aż się boję tak szybko latać, ale ja patrzę, że... O kurde, pika, szybko się bele ubijają, ale no, nic się nie zapycha, nic tu się nie boi, ta belarka idzie jak zła. Toż to nowka sprzętu, co to ma się słuch? Nic tu się, wiesz, nie przejmuje się nawet. Nawet nie pyta. Dobra, cyk. No i tutaj raz, dwa i zrobiono to. Raz, dwa, no. Tylko cyka. Ale teraz to żeś przesadził z tym pokosem. Nie, no z tym to se nie da rady raczej. To niemożliwe, żeby se dała radę. Masy se nie da rady, przepadnie. Co? Myślisz, że tak? Masełko. Jak masełko to pójdzie. Dobra. Aż zobaczę widok z drona, jak to będzie. Nie, to za szeroki pokos w ogóle. Ona nie obejmie. O, cholerka, belka już. Tylko dotknęło. Dobra. Patrzymy. Kurde, daje radę. Ale trochę zwolniła właśnie. Ja pierdzielę, łyka wsio. Ale już belka. Pół pokosu tylko przyjechała mi belka. Ja pierdzielę. Zrobiłem. Słuchaj, a Andrzej, byś pojechał od razu, zaraz jak tu skończysz, to na tam na moje pole? Bez problemu, pani pomaga mi, to pani. Ale taką belarką to jeszcze robione nie miałeś, Andrzej, co? Zobacz. Ja to tą klasę mam. Pasu, ale kurde, ale zobacz jak ona zbija tego Fergusona, belarka. To naprawdę. Nie, to daje, no. No, to daje fest. Kurde, tak się zastanawiam, wiesz co? Oni mi jeszcze gadali, że ja dostanę jakieś rabaty zniżkowe, Andrzej. To może ja się zastanowię, może ja coś kupię od nich kiedy, co? Jaki nabytek. A to nie głupi pomysł. No ale to wiesz, ja na razie muszę przystopować, bo ja będę tą chlewnię budowała teraz i w ogóle. No właśnie tam słyszałem, coś tam pani gadało wcześniej, a coś tam przerwało o tym. A, bo ty, to ty nie widziałeś jeszcze, Andrzej. Kurde, ja już tak, właśnie. Słuchaj, ja już tak z tym wszystkim jestem zagmatwana, zapierdzielone wszystko, że ja już się gubię w tym wszystkim, wiesz? No, ja to teraz mam do pani na pole podjadę. Dobra, no, to mknij tam, ja tu dokończę, raz, dwa i... Słuchaj, to ty będziesz musiał zaraz pójść do mnie, zobaczyć, jak to tam wygląda. No, koniecznie. Bo słuchaj, dziad przyjechał, powiem ci. Wczoraj, ja myślałam, że on żartuje, a on o 23 skurczybyk blady przyjechał. Fundamenty kopał. Jeszcze ja myślałam, że on przyjedzie koparko czy co, bo on się mnie pytał o lawetę, no nie? Czy ja mam lawetę?
I on później, ja mu powiedziałem, że nie, żeby on sam sobie sam wszystko ogarniał. O kurde, wypadła mi z ciągnika. I on powiedział, że on mini koparkę taką gąsienicową weźmie sobie na... No, na tą pakę w pick-upie, no nie? No i co, nie wziął? No, nie zmieściła mu się chyba. I rozumiesz to, że on od 23 do 10 rano łopato kopał fundamenty. Znaczy... To niezły baran. No baran, niezły, no. No i 1000 zł zaliczki ode mnie wziął. Ale to jeszcze nic. Tyle godzin. Słuchaj. Panie, to i tak z tym dobrze. Słuchaj, Andrzeju, ty wiesz, jaki on jest debil? Ja mu proponowałam 200 tysięcy za tą budowę, co nie? No. Ale on powiedział, że no, to już jest ciekawy, już jest ciekawy. No i słuchaj, ja się go pytam, ile mnie świn się zmieści tam. I on gada, że no około 16, tak około, w takich wymiarach, no nie? Ja mu mówię, że o, wiesz, udałam oburzoną, że jak 16, to ja nie dam 200 tysięcy, że mu dam 160. A on do mnie gada tak. Nie, 160 to za mało, da pani 140. Rozumiesz to? Debil, no z matematyki to nic nie umie, wiesz? Nie, no dobrze powiedział. Przynajmniej dla pani to dobrze wychodzi. Nie no, dla mnie dobrze, ale zobacz, to on sam siebie oszukał. I co on myśli, że 140 to jest więcej jak 160? A już wiesz, już tako już było zrobione, już sztama zrobiona, już ceny nie zmieniamy, wiesz o co chodzi. No i dobrze, tam nie ma co spadać ceny. No to ja od razu mówię, że ja nic tu nie zmieniam, żadnej ceny. Marnowanie tak mówi się. No tak, już ceny nie zmieniamy, wszystko na kamerze, wiesz, ręka przybita i... No to w dupie. Jak jeszcze dobrze zrobi, to nie jest baron. Nie no, to wiesz, dobrze to musi zrobić, bo... Jak zrobi źle, to mu nagram negatywną reklamę na YouTube. Reklamę, no. No. Antyreklamę mu nagram. A tam podobno dobre opinie widziałem po nim, że on to ma. Ty no, ja tam dostałam to od jakiegoś dobrego znajomego takiego mojego i... On się zna akurat na budowlance i tak dalej i gadał, że on niby tam ogarnia, że on jest ogarniać, nie? Także no zobaczymy. No tyle dobrze. Jak dobrze wybuduję za dobrą cenę, to nie będzie co narzekać. No oby tam wszystko, wiesz. Ja to mu powiedziałam, że to może być eternit, że mogą być cegły z rozbiórki w ogóle. Oby tylko mi... O i że dziury nawet mogą być, mu powiedziałam. Tylko żeby mnie świnie nie uciekały. Tak mu powiedziałam. No. Bo ja to tam, wiesz... Andrzeju, ja jakaś wymagająca to nie jest. Ani to wymagająca nie jest, no. Nie, ja to... Wiesz, ja to wychodzę z założenia, że to wszystko tam ręką machnął, jak to mówią. Pani cofnie tutaj, bo ten pokus duży tak jest. No ale to ja tarabelkę wyrzuciłam, to ja jak w tą stronę będę jechała, to wtedy. Dobra. Ja to mam. Jeszcze ta moja duża łąka jeszcze została. Potem spokojnie jeszcze zajedziemy, zobaczymy te, co on tam wykopał. No to ci pokażę od razu, no. No a i ci pokażę to przyczepę, bo ci powiem, kurde, taka elegancka. To nie panu dobre przyczepy. No, to wiesz, przetestujemy sobie później w ogóle, ale to jeszcie trochę to zajdzie. Tam, za kilka dni to tam już te żniwa będą. Nie, no to kurde, ale to zanim będzie jeszcze kukurydza, to zejdzie, chłopie, przecież. Bo to do kukurydzy. Ale żniwa ogólne za długo będą. Ja już wiem, ale to nie do zboża, to do kukurydzki tylko. A... Bo to jest taka przyciepa z dziurami, pani wiesz? Wie. To jedź tam do mnie na podwórze, czekaj, ja tutaj ten gruby pokos bym wzięła. Już, hamulce słabe są. No, na jęczmień to ty uważaj, bo zara będzie z tobą jak ze Zbyszkiem, jak mnie wjechał w jęczmień. O, dobra. Wiesz, ja u siebie na polu to muszę dokładnie zbierać. Bo ja muszę dbać o to. A ja przede wszystkim zobaczę, ku mnie. Ej, no nie gadaj, u ciebie też dokładnie.
Ja to słuchaj, wyznaję zasadę, że u siebie jak u siebie, a u kogo jak u siebie. Taką wyznaję zasadę. Klasa, zrobione, super look. No. To wiesz, czasem jak tam trochę wypadnie ci coś, to też nie ma co groju roztrząsać za przeproszeniem, nie? Toż tak. No, cyki i zrobione. Kurde, kolejna beka. Nazbycha. O, żeś przychacił trochę. A ty to nic, to pancerne. Nie, to takie przychaczenie to jak nie przychaczenie, proszę ja ciebie. A co tam Zbychu gadał tutaj na temat tego? Tam gdzie ten flip stoi. No on chce jakiegoś geodetę wzywać w ogóle, ale ja na razie mu powiedziałam, Ja to bym nie brał tego, ja bym tego flikra jeszcze wziął do siebie, bo to stoi nie na jego terenie, że to jest pani. I co, że po policję zadzwonić na jego? Tak, ja bym to zrobił. Nie, no to może bezprawnie nie. Stoi przyczepa. Dobra, stój, chodź. Chodź, pójdziemy, ja ci pokażę te tereny, chodź. Chodź, ci pokażę. Dobra, idziemy. Zobacz. Taką dziurę. Ale jak on mklejenie będzie. Nie no, ty, kawałek będzie ci powiem. Tu rzeczywiście kawałek będzie, ale... Ale pomyśl sobie, że on to wszystko łopato kopał. Wyobraź sobie to. On to wszystko ręcyma łopato napierdalał. Andrzej, ja ci naprawdę mówię. I słuchaj, ja se śpię sobie, leżę w nocy, na przykład... O, druga w nocy i słyszę, no. Ty kurwa, tylko łopata. Jeb, łopata za łopatą i on szufluje. No i nie wiem, i wziął, słuchaj, na tego pick-upa ładował i tym pick-upem wywoził. Rozumiesz go? No, pan co 10 minut musiał jeździć nim. No, nie wiem, no, taki trochę, patrz, o taki o. O, szurnięty. No. Dobra, ty! Dobra, trzeba w pole wjechać, bo to. Ty, Andrzej, może byśmy poszli trochę flaszkę wypili? A no dobra, no to kuszące. Co? Mykniem na flaszkę! Robotę! Oczywiście! Robotę jutro dokończę, co? Bez problemu, tak już przetestowane, tylko dawaj, no. Dajcie, ten, stawimy sprzęty i może flasz. Dobra, widzowie, to słuchajcie, ja się z wami żegnam, idę, myknę flaszunię tu ze Andrzejkiem za dobrą robotę, za nowe sprzęty i tak dalej, a wy zostawcie łapeczkę w górę, bo jak nie, to wiecie, zobaczcie, babcia was dopadnie, dranie. Dobra, żarty żartami, trzymajcie się, do usłyszenia, pa. Marko.